Krzyś był 10-letnim chłopcem, który uwielbiał rysować. Jego talent artystyczny był niezwykły jak na tak młody wiek. Spędzał godziny przed kartką papieru, tworząc obrazy, które wydawały się ożywać na jego pędzlu. Jego największą pasją były zwierzęta, które potrafił oddać na papierze w niesamowicie realistyczny sposób. Pewnego dnia, gdy Krzyś zasiadł do swojego ulubionego zadania, rysowania, postanowił namalować swoją ulubioną kiełbasę. Była to wyjątkowa kiełbasa, którą uwielbiał jeść na kolację. Chłopiec z wielką precyzją oddał na papierze jej kształt, kolory i teksturę. Jednakże, gdy skończył ostatnią kreskę, zdarzyło się coś niesamowitego. Kiełbasa ożyła. Krzyś nie mógł uwierzyć własnym oczom. Kiełbasa zeskoczyła z papieru i zaczęła skakać po pokoju. Chłopiec był w szoku, ale jednocześnie podekscytowany. Był świadkiem czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Kiełbasa, która nabrała życia, zaczęła eksplorować pokój, skacząc z jednego mebla na drugi. Krzyś biegł za nią, próbując ją złapać, jednak kiełbasa była zbyt szybka. W końcu, zmęczona swoim własnym ożywieniem, usiadła na parapecie okna. Krzyś zdał sobie sprawę, że jego kiełbasa miała teraz swoje własne życie. Był zdumiony i zaniepokojony. Co jeśli kiełbasa zniknie? Jak wrócić do swojego zwykłego życia? Zastanawiał się, jak to się stało i jak to naprawić. Postanowił zapytać swojego dziadka o radę. Dziadek był mędrcem w rodzinie i zawsze miał odpowiedzi na trudne pytania. Krzyś opowiedział mu o swoim dziwnym zdarzeniu, a dziadek uśmiechnął się i powiedział: "Moje dziecko, twoja sztuka ma moc. Twoje rysunki są tak realistyczne, że ożywiają to, co na nich widzisz. Musisz nauczyć się kontrolować tę moc." Dziadek wytłumaczył Krzysiowi, że jego rysunki mają potężną energię, ale żeby ją kontrolować, musi nauczyć się skupienia i wyobraźni. Pokazał mu, jak wizualizować swoje rysunki jako statyczne obrazy, zamiast dawać im pełne życie. Krzyś zrozumiał, że musi wykorzystać swoje umiejętności w odpowiedni sposób. Po wielu próbach i błędach, Krzyś nauczył się kontrolować swoją moc. Nie musiał już martwić się, że jego rysunki ożyją. Teraz mógł tworzyć piękne obrazy, które zachwycały wszystkich, ale nie sprawiały żadnych problemów. Krzyś stał się sławny jako młody artysta. Jego prace były wystawiane w galeriach i zdobywały uznanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Ale najważniejsze było to, że Krzyś znalazł równowagę między swoją pasją a rzeczywistością. Historia Krzysia, chłopca, który uwielbiał rysować, a którego kiełbasa ożyła, stała się legendą w jego rodzinie. Przez lata, gdy Krzyś dorastał, opowiadał ją innym dzieciom, inspirując je do rozwijania swojego talentu artystycznego. I choć jego rysunki nie ożywały już więcej, to ich magiczna moc pozostała w sercach tych, którzy je podziwiali.